Miał swoje bardzo dobre momenty Łukasz Stanioch w ostatnich miesiącach, miał też trochę mniej udane momenty, no jak to bywa generalnie w życiu pięściarza. Zobaczymy, jakie momenty pokaże nam w starciu z Tomaszem Kosibą. No wariuchami tutaj Kosiba naprawdę jest... Jest duży, tak, to widać. Jest wysoki. Bo Łukasz Staniach akurat, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to jest no mały półciężki. Starty w Grand Prix Małopolski troszeczkę za mało. To już musi być, no widzimy po tych układzie rąk, sztywności, że tutaj Staniach jest tym i będzie na pewno tym dominantem, gdzie po prostu będzie okradał Kosibę. Dzięki swojej większej wszechstronności, dzięki swojemu większemu doświadczeniu ringowemu. Chociaż warunki Staniach ma naprawdę no, o wiele gorsze od Kosiby, jak na wagę półciężką. Tak, w zasadzie to są takie warunki nawet w wadze średniej nie imponujące. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Ale z kolei serce do walki przecież Łukasza Staniocha, ten ciąg ofensywny, to są jego argumenty, które pozwalają mu wygrywać pojedynki w tej kategorii wagowej, które być może pozwolą mu wygrać rywalizację z zawodnikiem z Małopolski. Nie umie na razie czasami prostymi Kosiba powstrzymać nacierającego Staniocha. No tutaj oglądając, powiedzmy mi, wracając do historii, przypłynął mi takie porównanie świętej pamięci Jerzego Kuleja, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, gdzie naprawdę w niewielu pojedynkach był tą postacią taką lepiej zbudowaną. Skromny, malutki, fajny i tak dalej, a do historii przeszedł jako jedyny. Pamiętam doskonale walkę z Regferiusem, Kubańczykiem, na finale olimpijskim w Meksyku, gdzie Kulej wygrał 3-2. No to Kubańczyk dosłownie kolos w stosunku do Jerzego Kuleja, ale szybkość, ale te słynne serie Kuleja, które słynęły na całym świecie, no po prostu dały mu zwycięstwo. I drugi tytuł mistrza olimpijskiego, jak do tej pory, no będziemy długo, długo chyba czekać, aby... Teraz to byśmy się dali pokroić za brązowy medal olimpijski, mam takie wrażenie. No na pewno tak, bo tutaj no jest to sprawa dużego honoru, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, którą naprawdę kochamy, której kibicujemy, z którą jesteśmy życi i wynik olimpijski, medal olimpijski, no daj Boże złoty w Tokio. No. No, medal olimpijski, wiadomo, to jest weryfikacja, tak? Kraje są weryfikowane na podstawie... To jest przepustka do większych pieniążków na szkolenie z ministerstwa. No każdy jeden medal, dwa medale na Mistrzostwach Europy Jabłońskiego i Jakubowskiego, na pewno tam w jakiś sposób... Dały do myślenia, tak? Dały do myślenia i ten kureczek będzie bardziej być może otworzony, żeby chować i wygładzać te talenty, które no na pewno w polskim boksie są. Pierwsza runda pojedynku Staniocha i Kosiby za nami. Wygrana przez Łukasza Staniocha bez wątpienia 10-9. Dobra jego postawa. Dany jest kondycyjnie do mistrzostw bardzo dobrze. Po tej walce z kolei zobaczymy rywalizację Mateusza Tryca i Martina Tomczyka. Czyli Tryc, jeden z najbardziej utytułowanych w ostatnich latach zawodników kategorii półciężkiej na krajowym podwórku, ale też dwukrotny ćwierćfinalista Mistrzostw Europy. Dobry lewy sierp po Staniocha. No teraz brakło paru centymetrów na prawy sierp, aby... Ale troszkę anemiczny jednak jest Kosiba w swoich atakach. No sztywny, po prostu nie ma tego balansu. Gdzie po prostu z większego luzu jest no, łatwiej się do trafienia wyprowadzić taki cios trafiający. Teraz sprytnie taki lewy między rękawice włożony przez Kosibę. Oczywiście to był lekki cios, ale pokazał, że można, że jest czasem moment, żeby Staniochowi dać się odgryźć. Tylko że powinien w takich momentach wydłużać kombinację. Dobry prawy również. No, przestrzelił tym razem, ale wcześniej
dokładny. No tutaj niespodzianką trochę jest. Staniuch tak jakby troszkę no, poluzował. Gosi bardzo sprytnie wykorzystuje. No, i teraz bardzo ładnie. Tak, odwraca się i zaczyna robić to, co potrafi najlepiej Staniuch. Bezpośredni prawy na górę. Ale Kosiba zaczyna gryźć. Po prostu Staniuch za bardzo jest zapatrzony w atak. No i zapomina o tych podstawach obrony i tutaj Kosiba bardzo sprytnie stara się to wykorzystać. I brawa dla niego, bo ten pojedynek jasne. Nabiera już nieco innego kształtu, gdzie wydawać się mogło po fragmentach pierwszej rundy, że będzie łatwa robota dla Staniucha. Być może nawet sam Staniuch uwierzył w to, że ten pojedynek jest już wygrany i trzeba już tutaj nieco więcej pokazać, nieco więcej z siebie dać, nie można zupełnie myśleć ekonomią. Pięknie teraz, ten balansik w lewo i lewy hak na dół w wykonaniu Staniucha. No te właśnie akcje takie no muszą się w boksie podobać. I kolejna próba właśnie, i lewy hak i prawy sierp jeszcze z takiego zakroku w prawo. Ładnie, teraz uniknął ataku, wolnego dosyć ataku Kosiby Staniuch i odpowiedział swoim pojedynczym ciosem. Jeszcze 10 sekund. Runda na pewno nie tak wyraźna jak ta pierwsza, no ale wciąż jednak teraz determinacją Staniucha przede wszystkim. No tutaj powiedzmy ta druga runda już troszkę lepsza w wykonaniu Kosiby, ale w dalszym ciągu jest zbyt usztywnione i tutaj no niestety 0-2. Czyli Mateusz Otryca. Ale plecy mu bardzo mocno urosły. Myślę o konkurencji, która za plecami Mateusza Otryca się czai. Rywalizacja jest matką sukcesu i to nie ma, nikt Ameryki tu nie chce odkrywać absolutnie, bo... Ja bardzo często powtarzałem to w kategorii 49 kg, że przekleństwem Dawida Jagodzińskiego jest to, że on w kraju nie ma zupełnie rywalizacji, że w zasadzie na Mistrzostwa Polski przyjeżdżał, toczył jedną walkę, zdobywał złoty medal, a potem przychodziły weryfikacje pod tytułem WSB czy międzynarodowe starty. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że w zasadzie w maksymalnym szczycie formy Jagody no te porażki każdego jednego zawodnika by zniechęciły. Dlatego brak go tutaj na tych mistrzostwach. No, jakie były przyczyny, trudno powiedzieć. Tak, tak. Wersja była taka, że miał startować w kategorii do 52 kg. Tak był zgłoszony. No ale zgłoszenie to jedno, a obecność to drugie. A obecność, miejsce na liście obecności. Tak, tak. Trochę tak jak na studiach, tak, że ktoś na liście obecności jest, ale na sali go nie ma. Chociaż nie praktykowałem oczywiście, słyszałem tylko takie wersje. Trzecia runda. No ale tak się zastanawiam, skąd wynikają takie przestoje Łukasza Staniucha? Czy po prostu on wie, że na dzisiaj to wystarczy? Czy są jakieś inne tego przyczyny? To jest druga walka Łukasza Staniucha na tym turnieju, bo przecież pokonał najpierw Pawła Cieciorę z Szamotu. Pokonał 4-1 Pawła Cieciorę, bardzo silnego fizycznie zawodnika, ale... No ale jeżeli ale technicznie... przy takich werdyktach jak w poprzedniej walce, powiedzmy tutaj już nie pamiętamy tej walki Staniucha na tyle dokładnie. Nie, no meczył się z Cieciorą, to tyle pamiętam, że była dla niego bardzo niewygodna walka, bo rywal faktycznie silny fizycznie, ale dużo bardziej ubogi, jeżeli chodzi o technikę. A nie zdołał na pewno Staniuch zdominować totalnie Cieciorę, chociaż wygrał zdecydowanie zasłużenie, żeby była jasność. Jasne. Kosiba miał to szczęście w losowaniu, że to jest jego pierwszy pojedynek.
No ale Kosiba też tutaj pokazuje swój charakter w tym pojedynku. Na ile może na tyle stara się utrudnić, prawda, drogę Staniechowi do zwycięstwa. Nie widzę tutaj jakiejś szansy, żeby jakimś mocnym ciosem zakończył Kosiba pojedynek. To wszystko no, jest robione zbyt przejrzyście, zbyt niedokładnie i końcóweczka tego pojedynku, gdzie do swoją obecność i swoją postawą wszystkim dać do zrozumienia, że nie przyjechałem tutaj po jakieś, prawda, resztki, tylko nadrzędnym celem jest ten medal właśnie. Łukasz Staniach oczywiście wygrywa 5-0 jednogłośnie na punkty, pokonując Tomasza Kosibę i awansuje do ćwierćfinału. Zobaczymy go w pojedynku jutro z Jakubem.